33 lata ziemskiego życia Syna Bożego. Z posiadanych źródeł historycznych wiemy, że Jezus spędził 33 lata życia na ziemi. Pięknie je przedstawił żyjący w pierwszej połowie XII wieku święty Bernard. Na początku było słowo, mówi ewangelista, oto tryskające źródło, ale jeszcze nie wypływające na zewnątrz, albowiem słowo było u Boga, przebywające w niedostępnej światłości. Bo ja jestem świadom zamiarów pełnych spokoju, a nie zgubnych, mówi Pan, lecz te zamiary są w myśli Boga, a my ich nie znamy, albowiem któż poznał myśli Pana, albo kto był jego doradcą? Ale zamiary pełne pokoju stały się dziełem pokoju, bo słowo stało się ciałem i odtąd mieszka wśród nas, mieszka przez wiarę w naszych sercach, mieszka w myślach naszych, w naszej pamięci i wyobraźni. Cóż by bowiem mógł człowiek sam z siebie pomyśleć o Bogu i jakiż obraz powstałby w jego wyobraźni? Albowiem Bóg był przedtem niepojętny i niedostępny, niewidzialny i przerastający wszelką myśl ludzką, ale teraz dał się poznać, ujrzeć i wyobrazić. Ale w jaki sposób, zapytasz? Otóż złożony został w żłobie, matka trzymała go na swym łonie, nauczał na górze, noc spędzał na modlitwie, a także zawisł na krzyżu. Przeszedł przez mroki śmierci, ale jej więzy go nie zatrzymały. Zawładnął otchłanią, a dnia trzeciego zmartwychwstał i okazał apostołom ślady gwoździ, znaki zwycięstwa. Potem zaś w ich obecności wzniósł się do nieba. Czyż o tym wszystkim nie rozmyślamy prawdziwie, pobożnie i święcie? A to rozważając, rozważam o Bogu i we wszystkim tym jest On moim Bogiem. Na tym polega mądrość, a roztropność jest zachowywać to wszystko we wdzięcznej pamięci. Albowiem te wydarzenia roztaczają słodką woń Chrystusa, a zawdzięczamy ją Maryi, która hojnie nam udzieliła tego, co otrzymała z niebios. Czyż nie pięknie brzmią te słowa świętego Bernarda? Żyjąc na ziemi, Jezus prawie cały czas przebywał w towarzystwie ludzi. Odchodził na odosobnienie, gdy chciał pomodlić się, czyli porozmawiać z Ojcem. Zapewnił też, że tam, gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię Jego, tam jest pośród nich. Po zmartwychwstaniu przychodził przez zamknięte drzwi do zebranych Jego uczniów. Gdy nie dowierzali, prosił, żeby Go dotknęli. Innym razem znowuż spożywał wspólnie pokarm, żeby udowodnić, iż nie jest duchem. Mateusz zakończył Ewangelię zapewnieniem Syna Bożego. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Jan natomiast zapisał w Ewangelii bardzo wyraźne słowa, Jezusowe słowa. Ja przecież idę, żeby przygotować wam miejsce. Kiedy zaś odejdę i przygotuję wam już miejsce, przyjdę powtórnie, ponownie i zabiorę was do siebie, abyście byli tam, gdzie ja jestem. Szczęść Boże!